Zanim przejdę do analizy poszczególnych tekstów, chciałabym trochę powiedzieć o kontekście, w którym powstawały, ponieważ wydaje mi się on niezwykle istotny dla interpretacji tych tekstów. Takim pierwszym oczywistym dość kontekstem to są kobiece ruchy emancypacyjne, które powodują, że społeczna uwaga koncentruje się na kobiecie. I tutaj jest różnica między ruchami kobiecymi w Europie Środkowo-Wschodniej, a w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wszystkie ruchy emancypacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej łączą kwestie kobiece z kwestią narodową. Tutaj mam taki przykład z wystąpienia Marii Dulębianki, w którym wyraźnie widać, że nie da się oddzielić, zdaniem Dulębianki, kwestii kobiecej od kwestii narodowej. I tę samą tendencję widzimy wówczas w dzisiejszej Serbii, czy w Republice Czeskiej, czy na Węgrzech. W związku z tym, że ruchy kobiece tak prężnie zaczynają działać na przełomie XIX i XX wieku, ciało kobiece też się zaczyna stawać kwestią istotną i za sprawą takich dwóch, wydaje mi się, dwóch takich rzeczy. Jedna to jest zmiana roli kobiety i coraz większe uczestnictwo kobiet w pracy zawodowej, co wymusza zmianę też ich wyglądu. Krytykuje się gorsety, które nie tylko, że są niedobre dla zdrowia kobiet, no to też są niezbyt wygodne przy nowoczesnej pracy. Z drugiej strony w Europie, a bardzo intensywnie na ziemiach polskich, przetacza się wówczas dyskusja o reformie seksualnej, czy w ogóle o seksualności. I to też wiąże się nierozerwalnie z ciałem kobiecym. Ta dyskusja o seksualności ma takie podłoże swego rodzaju społecznej paniki przed rozprzestrzenianiem się chorób wenerycznych i przed ogólnym upadkiem cywilizacji i szerzącą się rozpustą. I tutaj mam taki fragment z dyskusji w Sterze o tym, jak potrzebna jest reforma stosunków seksualnych. Wraz z tą reformą na temat stosunków seksualnych i z tym poczuciem szerzącej się rozpusty idzie też rozwój, niejako za nimi idzie rozwój medycyny i rozwój higieny. W 1905 roku dzięki odkryciu krętka bladego coraz lepiej można zrozumieć powody, dla których rozprzestrzeniają się choroby weneryczne i coraz lepiej można z nimi walczyć. Ale z drugiej strony rozwój medycyny też powoduje takie powolną medykalizację ciała kobiety, w tym przede wszystkim to się uwidacznia przy porodach. Kolejnymi dość oczywistymi zapewne kontekstami, które wpływają na sposób postrzegania kobiet i ich seksualności, są teorie Zygmunta Freuda i Otto Weningera, zwłaszcza znany cytat, że kobieta jest istotą na wskroś seksualną, która nie potrafi poskromić swojego dzikiego erotyzmu. Jednocześnie przez całą Europę wówczas przetacza się dyskusja na temat reformy małżeństwa. I te wszystkie konteksty na ziemiach polskich można by było ujrzeć w takim dwubiegunowej wizji, którą widać na przykładzie dwóch czasopism Czystości i Świata Płciowego. Oba czasopisma były redagowane przez lekarzy, mężczyzn. Świat Płciowy opowiadał się za edukacją seksualną. Jego redaktor Antoni Berger uważał, że tylko elementarna chociaż edukacja seksualna
jest w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych i rozprzestrzenianie się rozpusty. Natomiast Augustyn Wróblewski, przepraszam, stał na stanowisku zgoła odmiennym i w referacie, który wygłosił dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przedrukował właśnie w swoim piśmie Czystość, dokonał swoistej spowiedzi ze swojego rozpustnego życia i podsumowywał ją, że właśnie jedyną drogą zmiany jest zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej i czystości, którą on wybrał jakiś czas temu. Te dwa bieguny sposobów rozwiązywania problemu będą też widoczne w narracjach polsko-żydowskich, co mam nadzieję uda mi się pokazać. Krótko chciałam też powiedzieć, o jakich autorkach będę mówić. Chodzi o grupę, małą grupę autorek, głównie z zaboru rosyjskiego i austriackiego, które akulturowały się do polskości. Ich stopień identyfikacji z żydowskością był bardzo różny. Miały natomiast podobne wykształcenie. Większość z nich to nauczycielki, mniej lub bardziej zaangażowane w ruch emancypacji, to jeśli chodzi o pisarki i dziennikarki. Natomiast bohaterki i narratorki pamiętników czy wspomnień też są często nauczycielkami, a jeśli nimi nie są, to i tak raczej są przedstawicielkami klasy średniej. I są takie kilka takich istotnych stref kontaktu, w których polsko-żydowskie emancypantki spotykały się z polskimi chrześcijańskimi emancypantkami. I to by były czytelnie dla kobiet, uniwersytety i kursy dla kobiet, wszystkie stowarzyszenia, w tym tak istotne wówczas stowarzyszenia Towarzystwa Ochrony Kobiet, ponieważ wraz z tą walką z szerzącymi się chorobami wenerycznymi i rozpustą, walczono z prostytucją i tutaj emancypantki jednogłośnie i w gruncie rzeczy na całym świecie wówczas uznawały prostytucję za wyraz upadku moralnego, nie traktowały jej jako pracę. Dlatego walka z prostytucją i ruch abolicjonistyczny był jednym z głównych elementów ruchów kobiecych ruchów emancypacji. Kolejnym takim organem, instytucją byłaby prasa, w tym prasa kobieca czy feministyczna. Natomiast moim zdaniem literatura pozostaje dla tych autorek głównym medium i też medium, w którym najswobodniej mogą wypowiadać swoje zdanie na temat kobiecej seksualności i kobiecej cielesności. Te wizerunki ciała jakoś próbowałam skategoryzować i jedną z takich kategorii byłoby ciało nieistotne, czy ciało wyparte. W wielu tekstach kobiety są bezcielesne, zwłaszcza widać to we wspomnieniach, pamiętnikach i korespondencji. Tutaj podaję kilka przykładów takich wspomnień, gdzie mimo że autorki koncentrują się na opisach codzienności, pomijają w ogóle kwestie własnego wyglądu i to w tak istotnych momentach jak za mąż pójście czy narodziny dzieci, nie wspominają o swojej cielesności. Podobnie niektóre teksty literackie, na tyle opisy bohaterek są skoncentrowane na ich życiu wewnętrznym, że też brakuje tej cielesności. Dosyć takim nieznacznym wyjątkiem tutaj jest pamiętnik Heleny Szpilman, którą Państwo teraz mogą widzieć na swoich ekranach. W każdym razie ona pisze ten pamiętnik w wieku 15 lat. To mamy do czynienia właściwie tylko z jego jakimś drobnym fragmentem. Zeszyt, w którym był zapisywany, nie ma okładki i widać, że kilkanaście stron zostało z niego wyrwanych. Ale to, co widać, to to, że młoda Helena Szpilbaum interesuje się chłopcami, chce się uczyć, próbuje zdobyć fundusze na naukę.
pokazuje, jak walczy ze swoją matką, która jest zdecydowanie przeciwna jej pomysłowi na dalszą edukację. Później zresztą Helena Szpidman pracuje jako nauczycielka. W 23 roku wyjeżdża z Polski do Belgii i tam też podejmuje pracę nauczycielki. Jedyny fragment jej pamiętnika, pamiętnika nastolatki, kiedy wydawałoby się, że ciało jest tym istotniejsze, bo się tak zmienia, jest ten, który mogą Państwo zobaczyć, którym ona unika spotkania ze swoimi znajomymi w Ogrodzie Saskim, ponieważ ma jęczmień na oku. I tutaj widać jakby z jednej strony, że ten idealny typ piękna kobiecego nie dopuszcza żadnych drobnych niedostatków czy chwilowych problemów, ale z drugiej strony wydaje mi się, że we wszystkich tych wspomnieniach i pamiętnikach czy tekstach literackich pomijających kwestie cielesności widać ślady ówczesnego dyskursu o tym, że ciało kobiece jest tematem tabu, o tym się nie rozmawia. Ankieta, którą przeprowadzał Świat Płciowy, pokazywała jasno, że kobiety dowiadują się o kwestiach seksualnych i w ogóle o całej sferze seksu często mimochodem, czasem w dość brutalny sposób, kiedy po prostu przyłapią niejako swoich ojców lub braci na akcie seksualnym ze służącą zazwyczaj. Kolejną taką kategorią byłoby ciało jako zwierciadło duszy. Ciało, w którym uwidacznia się charakter, w którym widać doświadczenie, w którym widać kondycję psychiczną. I tutaj jednym z przykładów jest postać Doroty z dramatu Eweliny Lindowskiej, która, co ważne, myślę, była mocno zaangażowana w działalność Żydowskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet i walczyła z prostytucją. Już po tym opisie, który tutaj Państwo mają, widać, jakiej profesji jest Dorota. Jej wyraz twarzy jest odpychający, bo jej charakter jest odpychający, ponieważ w ramach tego dyskursu o niewinnych dziewczętach, które zostają sprowadzone na złą drogę, Dorota namawia jedną z bohaterek, Rachelę, żeby porzuciła ubogi dom i małżeństwo i perspektywę małżeństwa z miłości na rzecz pracy seksualnej, która daje znacznie większe korzyści finansowe i wygodne życie. W podobny sposób Czesława Endelmanowa Rozenblatowa opisywała postać Rywki Piszczyk, która dawniej jako młoda dziewczyna była piękna niczym róża jerychońska, ale życie w wielkim mieście, w ubóstwie spowodowało, że stała się fatalnie brzydka. Endelmanowa kilkakrotnie podkreśla, jak doświadczenie ubóstwa i jak doświadczenie wielkiego miasta niszczy młodą dziewczynę, niszczy ją moralnie, ale niszczy też jej ciało. Więc w obu tych przykładach widać ten bardzo stary koncept, że to, co moralne, jest piękne, a to, co niemoralne, jest brzydkie. Wielokrotnie też widać w tekstach literackich zabieg opisu bohaterki i jej stanu psychicznego poprzez pokazanie jej stanu fizycznego. I to często się dzieje w sytuacjach, w których bohaterki są zmuszane do zamążpójścia nie za tego kandydata, za którego by chciały. Zazwyczaj wtedy one podupadają na zdrowiu, dostają gorączki, starzeją się, ich skóra staje się szara. Czasami nawet z tego powodu umierają. I tutaj takim przykładem jest tytułowa Lea z polskojęzycznego opowiadania Salomei Perl, na której ciele wyraźnie widać jej wewnętrzny niepokój i widać właśnie to, jak ciało przedstawia, prezentuje nasze wnętrze. Z kolei u Anieli Kallas w opowiadaniu Męty
bohaterka krótko przystrzyga włosy, żeby nie marnować czasu na fryzurę. I choć bohaterka tłumaczy to pragmatyzmem, to jest to też jakiś przykład na to, że ciało mogło być ideową deklaracją. Stereotypowo feministki, emancypantki obcinały włosy, nosiły spodnie, nosiły marynarki, bo nowoczesna kobieta nie powinna nie poświęcać zbyt dużo czasu na swój wygląd. I Cecylia Walewska pisała, że już niedługo przyjdą takie czasy, kiedy mąż i żona średniej sfery będą się łączyć dla wspólnej pracy i wtedy czas przeznaczony niegdyś na trefienie włosów, subtelne czyszczenie i wyrównywanie paznokci, kobieta przeznaczy na zdwajanie dochodów wspólnej kasy i na wychowanie dzieci, które będą się już wówczas kształcić od najmłodszych lat w instytucjach publicznych. Widać więc, że ciało w wielu tekstach może też mówić coś o bohaterach bez konieczności opisu ich charakteru. Ostatnią kategorią, którą bym wyodrębniła, jest ciało jako źródło cierpienia i rozkoszy. I tutaj dobrym przykładem są wspomnienia Klary Mirskiej, która w drugim zdaniu swoich wspomnień pisze, że jej rodzice byli piękni. Dla niej fizyczność i wygląd fizyczny jest bardzo istotny w całym tym tekście, który jest bardzo długi, to jest 6 tomów wspomnień. I zaraz później dodaję właśnie ten fragment, który Państwu zacytowałam, że ona została pozbawiona urody, mimo tak pięknych rodziców. Sama nie dba o wygląd, nie jest kobieca, co często podkreśla, bo jak widać w tym cytacie też, ona uważa, że uroda kobieca jest też narzędziem z jednej strony zdobywania mężczyzn, z drugiej strony daje możliwość osiągnięcia czegoś. Ona w tym konkursie niejako nie bierze udziału, aż do momentu, kiedy zdaje sobie sprawę, że nawet ona jest w stanie uwieść swoim ciałem mężczyznę, ponieważ jeden element jej cielesności jej się podoba, a podoba jej się dlatego, że ona niejako uwewnętrznia zewnętrzną opinię innych kobiet i to jest jej biust. Dzięki niemu niejako, jak później pisze, zdobywa męża. Podobny sposób, znaczy możemy zobaczyć podobną rzecz na przykładzie bohaterki opowiadania Ofiara Anieli Kallas, która też, jak podobnie jak Klara Mirska, czuje taką dychotomię między swoim ciałem a rozumem. To ciało jest oddzielone od jej rozumu, ale kiedy mężczyzna ją całuje, ciało ma taką sprawczą moc, która działa przeciwko bohaterce. Podobnie opisuje Klara Mirska swoje pierwsze doświadczenia seksualne, kiedy wbrew sobie poddaje się, jej ciało poddaje się pocałunkom i namiętności, mimo tego, że sama nie chce tego, jest bierna. Ona też, Klara Mirska, później tę bierność będzie uznawała za powód nieszczęśliwego małżeństwa. Z kolei bohaterka komedii Żona czy kochanka, zdając sobie sprawę ze sprawczości swojego ciała, wykorzystuje ją na swoją korzyść i próbuje zachowywać się tak jak mężczyźni, zaspokajając swoje potrzeby seksualne wbrew konwenansom. I tutaj widać echa dyskusji o nierówności płciowej, o tym, że to, co wybacza się mężczyznom, jest niewybaczalne i niemoralne w stosunku do kobiet. Ostatni przykład to dyskutowany wówczas bardzo intensywnie przemoc seksualna wobec kobiet, w tym gwałt. Już kończę. Widać tutaj, że akurat tej dziewczynie z Sarze udaje się uniknąć gwałtu. Niemniej była to sprawa bardzo ważna dla ówczesnych
polsko-żydowskich pisarek i nie tylko, też dla feministów. Podsumowując, jest to cichy głos w dyskusji na temat emancypacji kobiet i na temat seksualności kobiet, ponieważ zaangażowanie polsko-żydowskich autorek w ruch emancypacyjny raczej nie jest powszechnie zauważane przez historyków. Oczywiście sytuacja Żydówek była inna niż chrześcijanek, bo były podwójnie wykluczane, ale widać, że w literaturze, że ten los jest wspólny i może dlatego część pisarek jak Cecylia Glicksmanówna czy Czesława Rozenblatowa rezygnuje z tego kontekstu żydowskiego. Jednocześnie widać w tych tekstach, że walka o prawa reprodukcyjne była równie ważna jak o prawa wyborcze. Natomiast dyskurs naukowy ówczesny przenika zarówno wspomnienia, jak i literaturę w postaci choćby podejmowanej przez autorki polemice. I ostatnią rzeczą, która właściwie jest widoczna w literaturze, to, że zatarte są granice między zaborami. W przeciwieństwie do publicystyki, gdzie istotne są kwestie prawne, te regulujące czy małżeństwo, czy właśnie kwestie prostytucji. Prosiłabym już o konkluzję. W literaturze tego nie widać. Dziękuję bardzo.